W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe królestwo weź w porękę, Maryjo. Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Naród polski wiele razy doświadczał w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tak zwanego potopu, kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza granice kraju. Zrozpaczeni biskupi pisali do papieża: zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami. Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, powołując się na objawienie ojca Juliusza Mancinellego, odpowiedział: nie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej się poświęćcie, jej oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz, stosując się do rady papieża, 1 kwietnia 1656 roku złożył uroczysty ślub. Uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, ogłaszając Maryję Królową Polski. Matka Boża wzięła losy naszego narodu w swoje dłonie, ocaliła Polskę nie tylko od potopu szwedzkiego, lecz wiele razy okazywała nam swoją potęgę i miłosierdzie. Nuncjusz apostolski w Warszawie, Antonio Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII, przed naszym zwycięstwem nad Turkami pod Wiedniem powiedział do hetmana Stanisława Jabłonowskiego: szczęśliwe narody, które mają taką historię jak Polska, szczęśliwszego od was nie widzę państwa, gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja, a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Obyście to tylko zrozumieli sami. Święto Królowej Polski ustanowił papież święty Pius X dla archidiecezji lwowskiej. W roku 1924 na prośbę biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w całej Polsce w dniu 3 maja. Teksty mszalne wysławiają opiekę Maryi nad naszym narodem i wyrażają prośbę o dalszą jej pomoc. Polska. Jest Polska, która ponad 1000 lat temu przyjmowała chrzest i wiarę katolicką. Jest Polska, która przez wieki dochowywała wierności wierze katolickiej. Jest Polska, która sprzeniewierzała się wierze katolickiej przez każdy pojedynczy grzech i ukłony w stronę doktryn obcych. W 1966 roku obchodziliśmy w naszej ojczyźnie milenium, 1000 lat od chrztu.
w bezpośredniej bliskości chronologicznej od tej daty wyrugowano z polskich kościołów i kaplic tę mszę świętą, która przez 1000 lat konstytuowała Kościół katolicki na polskiej ziemi, była doskonałym kultem Boga w Trójcy Świętej Jedynego, budowała wiarę pokoleń i uświęcała pokolenia dusz. Koincydencja trudna do uwierzenia, dramatycznie niefortunna. I jest Polska dnia dzisiejszego, niekatolicka Polska. Polska zakażona nową religią. Polska zniszczona nową religią. Polska powszechnie profanująca Najświętszy Sakrament, depcząca największą świętość na ziemi. Tę religię, nową religię, narzucono katolikom w oficjalnych strukturach kościelnych nie w roku 2013, ani nie 2 lata temu, ani nie tylko w Niemczech, ani nie tylko w Asyżu, ani nie tylko w Abu Zabi, lecz ponad 50 lat temu i powszechnie. Trzeba więc tę prawdę o nowej religii narzuconej i nadal narzucanej powszechnie katolikom widzieć i trzeba ufnie prosić Matkę Bożą, Królową Polski, Pogromicielkę wszelkich herezji, o pomoc, o przezwyciężenie błędu, o przezwyciężenie nowej religii i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Tę intencję pilną i naglącą o przezwyciężenie błędu, o przezwyciężenie nowej religii i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Miejmy na uwadze, śpiewając w dniach majowych litanię loretańską. W tej intencji o przezwyciężenie błędu, o przezwyciężenie nowej religii i o powszechny powrót ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności w naszych rodzinach, w Polsce i na świecie ofiarujmy Matce Bożej nasze codzienne modlitwy, zwłaszcza codzienny różaniec. Cunctas hereses sola interemisti in universo mundo. Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie. Matka Boża jest wrogiem błędu i grzechu. Królestwo Maryi nie jest królestwem błędu i grzechu. Królestwo Maryi jest królestwem prawdy i łaski. Królowanie Maryi to królowanie ortodoksji katolickiej. Królowanie Maryi to królowanie łaski w duszach ludzkich. Królowanie Maryi to królowanie świętości. Królowanie Maryi to królowanie ortodoksji katolickiej w zakresie kultu,
doktryny i moralności. Królowanie Maryi to walka z tym wszystkim, co tę ortodoksję narusza, zniekształca, wywraca, niszczy. Wojna z Królestwem Maryi trwa. Wojna z Królestwem Maryi na polskiej ziemi trwa. Walka z katolicką odwieczną mszą świętą jest walką z Królestwem Maryi. Walka z tradycyjnym katolickim katechizmem jest walką z Królestwem Maryi. Walka z wiarą katolicką, taką, jak ją pojmował i krzewił przez wieki Kościół katolicki, jest walką z Królestwem Maryi. Walka z katolicką moralnością, choćby przedstawianie jej w jednym rzędzie równouprawnienia z innymi koncepcjami etycznymi, jest walką z Królestwem Maryi. Szerokie warstwy społeczeństwa nie zdają sobie sprawy z powagi chwili. Szerokie warstwy społeczeństwa nie zdają sobie sprawy z powagi okoliczności, w jakich właśnie od kilkudziesięciu lat znaleźliśmy się. Ogromna liczba dusz jest bezpośrednio zagrożona potępieniem wiecznym z racji odejścia od wiary katolickiej. Ogromna liczba dusz jest bezpośrednio zagrożona potępieniem wiecznym z racji służenia błędowi i grzechowi, z racji służenia nowej religii. Wiele dusz bardziej kocha grzech niż Boga. Wiele dusz bardziej kocha błąd niż prawdę. Wiele dusz bardziej wierzy rewolucji w sutannach, aniżeli Kościołowi katolickiemu w jego odwiecznym nauczaniu. Szerokie warstwy społeczeństwa bardziej wierzą koncepcjom masońskim, liberalistycznym, relatywistycznym, subiektywistycznym, globalistycznym, aniżeli Panu Bogu, wierze katolickiej, prawdzie. Oto prawdziwa pandemia. Powszechne zakażenie nieprawdą. Oto prawdziwa pandemia. Powszechne zakażenie grzechem. To zakażenie prowadzi do śmierci wiecznej, o ile się dusza nie nawróci. W oficjalnych strukturach kościelnych od ponad 50 lat krzewiona jest nowa religia. Ogromna liczba dusz żyje w odmętach nowej religii, będąc przekonanymi, że są dobrymi katolikami. Nie czas dzisiaj na długie mowy. Nie czas dzisiaj na mowy długie i podniosłe. Czas na pokutę za zdradę powszechną
wiary katolickiej. Czas na pokutę za zdradę powszechną wiary katolickiej na polskiej ziemi. Trzeba Pana Boga i Królową Polski przepraszać za zdradę powszechną wiary katolickiej na polskiej ziemi. Czas na modlitwę o przezwyciężenie fałszu nowej religii i o rozkwit wiary katolickiej w naszych rodzinach, w Polsce i na świecie. I czas na świadectwo jawne, nieanonimowe, publiczne, wyraźne, odpowiedzialne. Jestem katolikiem i mam obowiązki katolickie. Polska racja stanu. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiego kultu mszy świętej w rycie rzymskim. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiej doktryny zawartej na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie wiary katolickiej, tej samej, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pod przewodem prawowitych papieży, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie katolickiej moralności, począwszy od zachowania 10 przykazań Bożych w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym, społecznym, politycznym. Polska racja stanu. Polską rację stanu niszczy rugowanie odwiecznego katolickiego kultu mszy świętej w rycie rzymskim. Polską rację stanu niszczy rugowanie wiary katolickiej, tej samej, którą Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa pod przewodem prawowitych papieży, nieomylnie i niezmiennie krzewił przez wieki. Polską rację stanu niszczy rugowanie katolickiej moralności, rugowanie 10 przykazań Bożych w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym, społecznym, politycznym. Powtórzmy cierpliwie, wytrwale, z uporem. Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Bez nich będzie nadal budowanie bez fundamentu.
Niechaj pamięta o tym zwłaszcza duchowieństwo i niechaj pamiętają o tym zwłaszcza osoby życia publicznego, społecznego, politycznego, także te, które przed laty zabierały głos w sprawie przywracania tradycji, a po wejściu w sferę polityki nabrały wody w usta. Nie jest roztropną dyplomacją przemilczanie w sferze publicznej imienia Bożego. Nie jest roztropną dyplomacją przemilczanie w sferze publicznej imienia Kościoła katolickiego. Nie jest roztropną dyplomacją przemilczanie w sferze publicznej wiary katolickiej. Nie jest roztropną dyplomacją przemilczanie w sferze publicznej wymogów katolickiej moralności. Trzeba dać świadectwo jawne, nieanonimowe, publiczne, wyraźne. Jestem katolikiem i mam obowiązki katolickie. Polska racja stanu, polską racją stanu jest przywracanie ortodoksji katolickiej w zakresie kultu, doktryny i moralności. Z grobu błędu indyferentyzmu, relatywizmu, subiektywizmu, globalizmu, herezji, nowej religii. Czas powstać do życia w prawdzie i łasce. Z grobu błędu indyferentyzmu, relatywizmu, subiektywizmu, globalizmu, herezji, nowej religii. Czas powstać do życia w wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. Śpiewamy od wieków Bogu Rodzica, pierwszy nasz hymn narodowy. Dzisiaj należy go śpiewać, ale najpierw należy się nawrócić na wiarę katolicką, tę samą, którą Kościół katolicki krzewił, kiedy ta szlachetna pieśń powstawała. W przeciwnym wypadku, jeśli będziemy tę pieśń śpiewać, a w sercu będziemy mieć nową religię, będzie to śpiew fałszywy. Wołał święty Augustyn: śpiewaj, ale nie fałszuj. Serca czystego, wolnego od grzechu, serca katolickiego, wolnego od błędu, oddajmy dzisiaj hołd należny naszej Królowej, Królowej Polski. Serca czystego, wolnego od grzechu, serca katolickiego, wolnego od błędu, oddajmy dzisiaj hołd należny kult boski Synowi Maryi, Jezusowi Chrystusowi, Królowi. Oto najwyższa władza w niebie i na ziemi.
dopowiedzmy jeszcze dopowiedzeniem ważnym na aktualne i pogmatwane okoliczności mające miejsce w strukturach kościelnych. Duchowni, garstka, którzy nie dokonują karkołomnej ekwilibrystyki połączenia wody z ogniem. Duchowni sprawujący wyłącznie katolicki odwieczny kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną, nieomylną katolicką odwieczną wiarę są dobrem narodowym. Oto fundamenty polskiej racji stanu. Z grobu nowej religii powstać do życia w wierze katolickiej, wierze naszych ojców, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo, tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo, przez Twego Syna konanie uproś sercom zmartwychwstanie. W Ojców wierzę, daj wytrwanie, Maryjo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.